Cześć, witajcie detailingowi dziadzia, Hemotion i ich tire dressing, dressing do opon, który jest wodnisty, tak jak widzisz. Zapach, no i tutaj, no szału nie ma, parafina, jakby gdzieś tam IPA się pojawiała, taki kurczę, no typowy śmierdziuszek. Dużo jest takich dressingów, dużo, tutaj jeżeli chodzi o porównanie, to można porównać do dużo firm tak naprawdę. Co do samego dressingu, wydajność, bomba. Aplikacja banał. I teraz tak, wykończenie. Kurczę, tu mam zgrzyt, słuchaj, bo niby fajnie, niby wszystko, ale mam wrażenie, on jak usiadł, to tak niby mat, niby satyn, ale tak jakby się ten dressing kończył, nie wszędzie równo. Kurczę, no słabo jakoś tak. Próbowałem też na mokro i tutaj ewidentnie widać, że opona nie ma tego przyciemnienia takiego, jak tam, gdzie jest aplikowane na sucho. Nie przeszkadza mu woda, ale niestety nie będzie moim zdaniem takiego fajnego przyciemnienia i ochrony tej opony. Tak patrzę teraz, no siedzi ten produkt, ale no kurczę, no nie, na mokro, znaczy może inaczej. Ja ten dressing widzę jako takiego szybkiego zawodnika. Umyłeś właśnie na wodę, cyk, przetrzeć później mikrofibrą do sucha i atakujesz, i lecisz na myjni samoobsługowej. Co do dressingu, no nie urzekł mnie. Nie urzekł mnie zapachem, ja zawodnistymi nie przepadam. Podejrzewam, że trwałość też nie będzie jakaś kosmiczna. To są tylko i wyłącznie moje domysły. Czy bym go kupił drugi raz? Nie. Jakoś nie. Nie moja bajka, ani zapach. Aplikacja może jest banalna, ale naprawdę na tych oponach jakoś tak dziwnie usiadł. Tak mam wrażenie, jakby się kończył ten dressing. Niby mat, niby gdzieś tam pojawia się też połysk. Jakoś tak dziwnie, kurczę, tak nierównomiernie jakby. No dobrze, moją opinię co do aplikacji i wykończenia tego produktu znasz, ale mam parówę w garażu, kurczę, muszę szybciutko kończyć. A mnie pozostało tylko Ciebie zaprosić do dalszej części filmu, w której chciałem pokazać test trwałości i możliwe, że coś tam jeszcze 5 groszy wrzucę od siebie, jeżeli chodzi o oczyszczanie i jak przebiega ten test trwałości. Na chwilę obecną z Tobą się żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Trzy podejścia, trzy mycia. Tak naprawdę opona, jeżeli można powiedzieć, że wyglądała w miarę, to może 2 tygodnie. Czy się tak mega oczyszczała? Przez pierwszy tydzień tak. Później to jakoś tak, kurczę, trochę umarło. I powtórzę się. Bez emocji, jeżeli chodzi o ten dressing. Dla mnie słabo wygląda, słabo siedzi. Oczyszczanie? Może te pierwsze 2 tygodnie coś tam się działo, ale też rewelacji nie ma. I żeby nie było, z drugiej strony, czyli po stronie lewej auta, siedzi dressing, i tu podkreślę, polskiego producenta. W formie kremu dressing i ma się dużo lepiej. Ma się dużo lepiej na chwilę obecną. W dalszym ciągu, przepraszam, może tak, test trwałości trwa. I propozycja filmu zresztą się pojawi, jak ktoś wróci do tego filmu, a zapewne ktoś wróci, bo jeżeli chodzi o Hemotion, to jest na internetach dużo opisane, więc wiadomo, tu na pewno się znajdą osoby, które będą, to jest fajne, to nie jest Facebook, że będą wrzucane fotki, jak to nie przyciemnia, jak nie leży, jakie to niecudowny jest produkt. U mnie słabiuteńko. Tak naprawdę bez emocji. Jeszcze raz się powtórzę, bez emocji. No jest, no tam powiedzmy przez tydzień działa. Może 2. I to jest wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!